Witajcie, Anna Hoj z tej strony, z kanału Okiem Matki. Ten podcast będzie o toksycznych ludziach. Pewnie nie pierwszy, nie ostatni. Ale wiecie co, ponieważ ja te podcasty robię trochę tak, jak piszę. Znaczy, jakby w tej chwili niewiele piszę, ale jednak będziemy zresztą wydawać taki wspólny tomik wierszy i prozy, o którym będę kiedyś tam mówić. Z naszym klubem literatów w Piasecznie. W każdym razie ja te podcasty, w których mówię różne rzeczy z siebie, tak, ze swojej duszy, gdzieś tam wychodzi i ze swojego doświadczenia, traktuję trochę tak, jak słuchajcie każdą inną twórczość. Czyli jest to w tym trochę weny. No i teraz mam taki moment weny, bo właśnie wróciłam ze spotkania z byłą albo i nie doszłą teściową. I to jest bardzo ciekawa kobieta, bardzo ją lubię. Ale jednocześnie to jest taki trudny człowiek, dziwny człowiek, taki trochę toksyczny człowiek. I teraz właśnie mam sporo myśli a propos tego, bo to jest taki trochę follow-up. To znaczy ja spotkałam się z nią jakby, bo to jest ktoś z rodziny jednak. Ale wcześniej... w ostatnim tygodniu słuchałam cudzych podcastów i to właśnie było, jakoś tak się złożyło, właśnie na temat toksyczności, toksycznych związków, toksycznych relacji. To zresztą jest bardzo chodliwy temat teraz w internecie. Słuchałam Michaela Tsariona, słuchałam innych i zebrało mi się sporo notatek i sporo przemyśleń. I teraz chcę o tym powiedzieć, bo mam wrażenie, że z jednej strony jest bardzo dużo chaosu w temacie, a z drugiej strony jest też... to jest wszystko takie niejasne, a jednocześnie robi się taka wielka paranoja, tak jakby właściwie każdy na świecie wokół nas był toksykiem, włącznie być może z nami nawet samymi, a też z drugiej strony nie do końca wiemy, kto to właściwie jest, tak, i co we mnie jest nie tak, że ja może też jestem toksyczny, ale właściwie co we mnie jest toksyczne, nie? Można świra dostać od tego. Więc słuchajcie, to jest wszystko mój pogląd, moja wizja, coś, co mam ochotę powiedzieć, ale posłuchajcie, bo może Wam to w jakiś tam sposób coś oświetli. Słuchajcie, dla mnie definicja człowieka toksycznego to jest właściwie jedna podstawowa, uproszczona oczywiście, ale w życiu trzeba sobie wiele rzeczy upraszczać, zwłaszcza psychologicznie, bo psychologia wiele rzeczy po prostu utrudnia i zaciemnia, a życie tego nie wymaga. Prawda jest tak naprawdę prosta. Słuchajcie, toksyczni ludzie to są po prostu wampiry energetyczne. To są po prostu osoby, po których spotkaniu, tak czy inaczej, bardziej lub mniej, bo to zależy właściwie, tutaj natężenie jest ważne, wysysają naszą energię. Okay? To są po prostu osoby, po których spotkaniu z którymi my się czujemy w jakiś sposób wyssani, zmęczeni, w jakiś sposób czujemy się nieswojo, dziwnie. Czasami czujemy się, ja się dzisiaj tak czuję, w jakiś sposób nakręceni. Może się wydawać, że to jest dobre, ale na przykład na dłuższy okres, na przykład wieczorem, ja mogę po prostu paść, niemalże strasznie zmęczona, bo się tak nakręciłam, że jednocześnie mnie to wyssało jednak jakoś, tak? Ale o tym powiem na końcu. O takich ludziach. Natomiast słuchajcie, no uschematyzujmy to wszystko, uszeregujmy. Toksyczni ludzie, wampiry energetyczne po prostu, tak? I teraz co? To mogą być tacy ludzie, to mogą być po prostu osoby, które są w jakimś zaburzeniu, które mają jakieś uzależnienie. To jest, słuchajcie, to jest coś, to są wszelkiego typu osobowości, w których które są, idą bardziej w kierunku neurozy albo mają jakiś okres życia neurotyczny i szczerze mówiąc, faktycznie, nie popadając w paranoję, można powiedzieć, że każdy człowiek to ma, ponieważ każdy człowiek w swojej osobowości składa się, jest polaryzacja, jest osobowość jakby bardziej pozytywna i bardziej negatywna, to znaczy każdy ma swój cień. Każdy ma swoje pozytywne cechy i negatywne cechy. I jeżeli w życiu jest tak, że trzeba czasu, żeby dojrzeć, żeby znaleźć równowagę i bardzo często aż do momentu dojrzewania, dojrzałości, nie wiem, aż do momentu na przykład 40 roku życia, 50 roku życia, my jesteśmy w jakiś sposób neurotyczni, bo mamy jakieś zaburzenia, mamy jakieś trudności, próbujemy dojść ze sobą do ładu i jesteśmy toksyczni.
zazwyczaj jesteśmy. Kwestia tylko, jak my sobie z tym radzimy. To mogą być różne rzeczy, to mogą być jakieś cechy naszego charakteru, to może być stricte zaburzenie, typu jakieś problemy emocjonalne z dzieciństwa, które się wloką, przechodzą w jakieś schematy, jesteśmy toksyczni, ok? Wchodzimy w relacje toksyczne, wchodzimy na przykład w układy, nie wiem, kat-ofiara, czyli na przykład współzależnienie, uzależnienie, albo na przykład jesteśmy neurotyczni, bo wchodzimy w zachowania na przykład narcystyczne, ok? Albo zaczynamy się uzależniać, różnie może być i kwestia tylko jakby natężenia, bo te złe cechy, ten cień ma każdy. Tylko pytanie, na ile jemu ulega. Więc toksyczny, można powiedzieć, jest każdy w jakimś zakresie, tylko pytanie, jak on sobie z tą toksycznością radzi. Jak człowiek sam radzi sobie ze swoimi trudnymi emocjami, ze swoimi trudnymi rzeczami w życiu, jak radzi sobie z trudnymi sytuacjami, jak odreagowywuje, czy tłumi, czy odreagowywuje na ludziach, czy przechodzi w fazę dojrzałości, ok? Więc i ja bym powiedziała, że jednak każdy jest w jakiś sposób toksyczny, wszędzie wokół nas są ludzie toksyczni, albo mają toksyczne dni, ok, albo przychodzą jakieś zaburzenie, ok, ale nie popadajmy w skrajności, bo jednak ludzie w pewnym momencie radzą sobie coraz lepiej z tym cieniem i można powiedzieć, że nie wszyscy są tak samo toksyczni, ok, nie wszyscy mają zaburzenie jednak i co? No i w tym momencie jak gdyby no lawirujemy, żyjemy w społeczeństwie, uczymy się być coraz bardziej dojrzali, okej? Więc trzeba sobie zdać z tego sprawę, że to jest cały czas taki wielki galimatias emocji, trudnych zachowań, zaburzeń, jakichś, nie wiem, przekonań złych i tak dalej. Coraz bardziej po prostu się uczymy żyć lepiej. Ale są oczywiście ludzie, którzy jakby radzą sobie z tym gorzej, wchodzą w cięższe zaburzenia, wchodzą w uzależnienia i oni jak gdyby są całkowicie albo w całym życiu, albo w danym okresie życia w cieniu swoim, tak? I to są ludzie naprawdę toksyczni i naprawdę jakby oni mają powiedzmy 80% toksyczności, a my mamy powiedzmy 20%, tak? Albo wyszliśmy już z uzależnienia, współuzależnienia, nie wiem, i mamy na przykład wtedy 20%, tak? I w tym momencie jesteśmy w stanie kontrolować swoje emocje i nie jesteśmy takim wampirem energetycznym. Ale są ludzie, którzy są w dużym stopniu wampirami energetycznymi, są więcej toksyczni niż my i jakby clue tego wszystkiego polega na tym, żeby rozpoznawać to w sobie, siebie umieć w sposób dojrzały oceniać i innych ludzi. I no okej, ale o tym powiem dalej, jakie są rozwiązania. Okej, czyli jak gdyby jest ten, to jest taka prosta linia, tak? Można mieć 2% toksyczności, bo każdy ma jakiś cień, nikt nie jest idealny, okej? Ale można mieć 80% toksyczności, na tej drugiej części tej skali można być, tak? Z dużym zaburzeniem, ale też można być na końcu skali. I kto to jest na końcu tej skali? Człowiek maksymalnie toksyczny. To są ci, słuchajcie, którzy są, ja bym powiedziała, nieuleczalni, bo to już nie są narcyści z zaburzeniami, uzależnieni i tak dalej. Słuchajcie, kto to jest? To są psychopaci, socjopaci. Kto to jest psychopata? To jest człowiek maksymalnie toksyczny, maksymalnie wampir energetyczny, który nie ma empatii. Okay? To jest ktoś, kto totalnie nie ma empatii i ja nie będę wchodzić w powody, być jakimś takim, bo jest bardzo dużo sporów na ten temat, czy to jest zaburzenie hormonalne, czy to jest proces wychowania, bla, bla, bla. To jest inny temat zupełnie, ok? Ale psychopaci są, nie jest ich wcale tak mało, trzeba się nauczyć ich rozpoznawać i są socjopaci, tak? Teraz socjopata to też jest na końcu tej skali, nie wiem, to może być 90%, może 99% tej toksyczności. I to jest tak, że no, socjopata to jest jakby brak wartości. To jest człowiek, który no, teoretycznie postępuje niemoralnie, okay? Bo on jakby nie przyjął, dla niego nie ma dobra zła. Tak? Nie ma dla niego dobra zła. On po prostu robi tak, jak mu interes podpowiada jego własny. Totalny egoista. I dla mnie to jest bardzo bliskie psychopaty. To właściwie czasami psychopata czy socjopata, to jak gdyby to jest jedna, może być w jednej osobie, nie? No ale okej, psychologia to jakoś tam rozgranicza.
A słuchajcie, jest różnica między neurotykiem, który jest taką osobą właśnie na przykład z zaburzeniem jakimś, jest narcystą i to jest ktoś taki, kto potrzebuje tej akceptacji świata, on chce, żeby wszystko wokół niego się kręciło i tak dalej, i tak dalej, ale to nie jest to samo co psychopata, bo narcysta jednak nie posuwa się tam dalej ku końcowi tej skali, tak? Czyli on jakby nie atakuje innych, tak? Nie, na przykład, bo psychopata może popełniać morderstwa na przykład i tak dalej, nie? Nie dopuszcza się pewnych czynów, bo jednak ma empatię, okej? Więc jest ta różnica między jakby neurotykiem, a psychopatą i socjopatą. I tak słuchajcie, i to są ludzie wszystko toksyczni. Mamy ich bardzo wokół siebie dużo, sami też być może jesteśmy toksyczni, no ale słuchajcie, jest kwestia jakby skali, tak? Jest kwestia skali. Ja mam teraz takie dosyć luźne notatki i właściwie tak Wam rzucę różne jak gdyby refleksje, tak? To nie musi być w jakiś sposób poukładany, ale myślę, że to może być ciekawe. Powiedziałam o tym, słuchajcie, że ratunku dla psychopatów właściwie nie ma i ja to jako też, ja tak naprawdę tak do końca się z kimś takim nie spotkałam, Bogu dzięki, to ludzie toksyczni, z którymi ja się spotkałam, te związki, które ja miałam, moje jakieś zaburzone jakby układy, to byli ludzie z zaburzeniami, neurotycy, taki co w cieniu, ale jakby ani psychopata, ani socjopata, okej? Okay? Ale ja się zgadzam, że jeżeli psychopata, jakby dla psychopaty właściwie ratunku nie ma, można powiedzieć. I tak dochodzę do tego, bo słuchałam sporo w internecie, wiecie co, nawet czasami wypowiadają się takie osoby jak na przykład dzieci indygo, ktoś, kto zajmuje się na przykład egzorcyzmami, kto się zajmuje, nie wiem, tarotem, ezoterycznymi sztukami, ok, ale jednocześnie na przykład jasnowidzeniem i tak dalej. I wiecie, taka dziewczyna opowiadała w internecie, że ona pracowała z więźniami, bo wierzyła, dziecko indygo, tak, czyli poszukajcie sobie, kto to jest, jeżeli nie wiecie. W każdym razie dziewczyna z dużą wiedzą, tak, i duchowością dobrze rozwiniętą, dojrzały charakter. I ona mówiła, że pracowała z więźniami i wydawało jej się, że oni, że im się da pomóc. Ale doszła do wniosku, że to są psychopaci w dużym stopniu, nie wszyscy oczywiście. I nie ma empatii. I właściwie tutaj trudno mówić o jakiejś pomocy, resocjalizacji i tak dalej. To często po prostu jest nieodwracalny proces i tyle. I zostawmy to tutaj, bo ja jak gdyby nie miałam do czynienia z psychopatą, więc się nie będę aż tak bardzo wypowiadać. Natomiast w internecie sporo tego jest. Wrzucę może jeden link, ale po angielsku, kobiety, która o tym mówi. I akurat jej wypowiedź jest wiarygodna i bardzo ciekawa. Natomiast słuchajcie, ja mogę po prostu oczywiście powiedzieć, że toksyczne były wszystkie te związki, w których ja byłam, jak najbardziej ja wtedy zachowywałam się toksycznie, układ współuzależnienia, uzależnienie to jest zdecydowanie układ toksyczny i to jest na tej jakiejś zasadzie, że właściwie jest wzajemny jakby, znaczy uzależniony wysysa energię, ok, to jest jednostka toksyczna, ale jakby współuzależniona, nadkontroluje, nie wysysa jakby energii, tak? Jest tak naprawdę wyssana, ok, ale nadkontroluje, kontroluje i w tym momencie co ona z tego ma? No ma jakby poczucie przynależności, tak? Poczucie ogarnięcia chaosu zewnętrznego, tak by poukładać sobie chaos wewnętrzny. To oczywiście niewiele daje, ale to jest taki układ typu victim fixer, tak? Czyli jakby ofiara i ten naprawiacz. W tym momencie, no i to się jakby zamienia, tak? Kto tu jest ofiarą, a kto jest naprawiaczem, no to niby wiadomo, ale nie wiadomo, bo kat ofiara tak samo, te osoby w takim związku mogą zamieniać się rolami. To tak, słuchajcie, a teraz co robić? Druga część tego podcastu, co robić? Co robić z tą toksycznością, z tymi toksycznymi osobami? Słuchajcie, no powiem tak, w punktach dosłownie. Po pierwsze, tak jak powiedziałam, wierzę w to, tak uważam, do takiego doszłam wniosku, że psychopaty właściwie uleczyć nie da. To jest ktoś, kto po prostu poddał się totalnie cieniowi, złu i jakby nie będę wnikać z jakich powodów.
to jest coś takiego jak, słuchajcie, obejrzyjcie sobie zwyczajnie Gwiezdne Wojny, Ciemna Strona Mocy, to jest psychopata, to jest psychopatyzm, tak? To są być może ci na górze, którzy nami jakieś tam próbują rządzić. Psychopata, tak? Nie ma empatii. Może jakimś cudownym sposobem może on się przejść na dobrą stronę mocy, ale w życiu raczej nie. Psychopaty raczej uleczyć się nie da. Natomiast co my mamy zrobić? No przede wszystkim, jeżeli znacie kogoś takiego, jesteście w takim związku, to wyjdźcie z niego. Nie naprawiajcie takiego człowieka, bo jego się naprawić nie da. Natomiast jeżeli chcecie wiedzieć, jak, co w ogóle zrobić w ogóle wobec toksycznych osobowości, to ja uważam, że ufać sobie przede wszystkim, ufać ciału, ufać swojemu instynktowi, swojej intuicji, zwłaszcza mówcie to swoim dzieciom. Dzieci tak naprawdę mają to, tylko nie można im wmawiać inaczej. Dzieci mają w sobie wierność swojemu ciału i jakby odruchowo odsuwają się od, na przykład od dzieci, które są toksyczne w szkole, ok? Od dzieci, które są dziwne, roszczeniowe, tak? Zazwyczaj od tych dzieci się inne dzieci odsuwają. Trzeba swojemu instynktowi ufać. No jeżeli zaufamy, to po prostu nie będziemy się do takiej osoby zbliżać. Wszystko jedno, gdzie to będzie, w kolejce, w kinie czy w pracy, tak? Ufać swojemu instynktowi typu ten człowiek jest dziwny, ja go nie lubię, tak? To go nie poznawaj i tyle. Odejdź, odsuń się. Dalej, nie ulegajcie temu takiej podpowiedzi typu religia, och, na pewno da mu się pomóc. Och, na pewno ja jakby człowiek czasami ma w sobie taką chęć naprawienia, tak, pomocy komuś tam, że on jest taki biedny, że nikt z nim na przykład nie chce rozmawiać. Okej, no to ja pójdę, poświęcę się na pewno. Jakby chęć pomocy, ale czasami to jest głupia chęć pomocy, bo jakby nie możemy być psychologami dla wszystkich ludzi świata, tym bardziej, że często ci ludzie właśnie nas wykorzystają. Okay? Trzeba na to zwrócić uwagę i jeżeli instynkt, jeżeli nasze ciało czasami coś mówi w ciele takiego, nas zatrzymuje, tak? Czasami jakiś ból brzucha, czasami cokolwiek. Ja na przykład miałam bóle brzucha wtedy, jak w otoczeniu jest ktoś toksyczny, to ja temu ufam i po prostu nie podchodzę już teraz. Nie staram się na siłę do kogoś zagadywać, bo on siedzi sam, tak? Na przykład. Czy pomagać mu w jakiś tam sposób. Trzeba też zauważyć też w świecie naszym, który nas otacza, zasadniczo pewną indoktrynację. Jest też takie coś, że jest trochę taka apoteoza poświęcania się, jest wykrzywiony sposób, w jakim pokazujemy miłość, jest jakieś takie promowanie czegoś takiego jak jakby archetyp zombie, wampira, właśnie osób toksycznych tak naprawdę, jest promowanie toksycznej miłości, że miłość to taka, że miłość to powinna być taka idealna i taka poświęcająca się, zwłaszcza ta kobieta ma się tak poświęcać i to ma być taki szał ciał i w ogóle. Nie, słuchajcie, to jest toksyczna miłość i nie idźcie w tą stronę, tak? A jeżeli kochacie takie filmy o zombie, o wampirach, horror i tak dalej, to pomyślcie, że to wszystko bazuje na tych toksycznych, że to wszystko bazuje na tym toksycznym schemacie. To nam trochę jest jakby wpychane do naszej świadomości, ok? To są wszystko toksyczne schematy. Wszystkie te serie o zombie,
jakichś tam sektach, nie wiem, nawet generalnie jakby być może wiecie, o co mi chodzi, tak? Wampir przedstawiony w taki sposób jako bardzo inteligentny i piękny mężczyzna, w tym można się zakochać i tak dalej, albo ta seria o tych rodzince wampirów, która jest tak naprawdę, to jest taki milutki wampirek, tak? I jak gdyby i mają dzieci i w ogóle. Słuchajcie, ale to wszystko jest kamuflaż i indoktrynacja, okej? Okay? Wampir to wampir, wampir wysysa. Wampir to jest tak naprawdę człowiek toksyczny. I to jest tylko taki jakby, nie wiem, dla mnie indoktrynacja, okej? Okay? To jest wszystko toksyczność. Toksyczność, trzeba się od tych toksyczności trzymać z daleka. A taki film, okej, okay, można obejrzeć. Ale miejcie świadomość, co oglądacie. To nie jest zdrowe środowisko, to nie jest normalne. Wampir to wampir, zombie to zombie, toksyk to toksyk. Dobrego wam nie zrobi, robię wam tylko kuku. Tak. Trzeba uzyskać wiedzę. W internecie jest bardzo dużo wiedzy, polecam też wiedzę po angielsku, no ale jeżeli ktoś nie czyta, nie rozumie, no to jakby się nie da. Natomiast zwróćcie na to uwagę, może po polsku już teraz można też znaleźć takie informacje. No i ostatni punkt, właściwie ostatnie, co chciałam powiedzieć, albo przedostatnie, to jest energia. W tym wszystkim, słuchajcie, chodzi o energię, bo tak jak powiedziałam na samym początku, toksyczni ludzie równa się wampiry energetyczne, bo oczywiście jakby wampir de facto rzeczywiście niby wysysa krew, tak? Ale to jakby to jest taki obrazek. Natomiast w naszym otoczeniu wśród nas to chodzi o to, że jakby energia jest najcenniejszym produktem, że tak powiem, tak? Najcenniejszym, czymś tam najcenniejszym. Wszystko jest tak naprawdę zbudowane na energii. Więc trzeba przede wszystkim w stosunku do ludzi toksycznych, poza tymi rzeczami, które już wymieniłam, nauczyć się bronić swojej energii. A jak już spotkałeś toksyka, to się nauczyć odzyskiwać tę energię, którą on nam ukradł. Być świadomym tego, że w ogóle coś takiego się dzieje. Jak jesteś w otoczeniu ludzi toksycznych, to oni ci tę energię zabierają. Jeżeli wchodzisz w jakieś takie układy, typu chodzisz do galerii na zakupy i tak dalej, się nie ochraniasz, jakoś tam nie wizualizujesz, to jakby wszystko cię męczy, wysysa ci twoją energię. No ale, a w ogóle jak spotykasz toksyka, to on oczywiście wysysa ci energię. I tę energię trzeba odzyskać. Odzyskać przez... w jaki sposób? Ucięło, więc powtórzę chwilę. Poza tym najważniejsze te dwa punkty, tak jak się chronić przed toksycznymi ludźmi. Ufać swojemu ciału, ufać swojemu instynktowi, przede wszystkim ich unikać, jeżeli się da całkowicie urwać kontakty. Natomiast to rzecz, o której mówiłam na końcu, energia. Chronić swoją energię, chronić się wizualizacjami ochronnymi. Ja o tym mówiłam w innym filmie i nie będę teraz powtarzać. W każdym razie jest dużo takich technik. Chronić swoją energię. Chronić się można w różnoraki sposób, ale przede wszystkim utrzymywać stabilność emocjonalną, tak? Oczyszczać swoje emocje, mieć czas dla siebie, tak? Robić coś dla siebie, nie wiem, ćwiczyć jogę, medytować, tak? To wszystko nas chroni, to wszystko też buduje naszą energię. To wszystko sprawia, że my jesteśmy silni energetycznie, emocjonalnie. Okej, okay, może się tak zdarzyć, że jednak tych ludzi spotykamy toksycznych, a może nawet mamy ich w rodzinie, no to świadomość jest bardzo ważna, tak? Że to są na przykład ludzie toksyczni i oni będą jednak z nas wysysać, tak? Bo to jest naturalna ich tendencja. Więc jeżeli tak już się zdarza, albo decydujecie się nawet na takie spotkanie, tak jak ja się na przykład decyduję na spotkanie raz na jakiś czas właśnie z tutaj tą panią, o której mówiłam na początku tego podcastu, to ważna jest świadomość i to, żeby potem jednak tę swoją energię wyprostować, zbalansować i odzyskać. I to się robi właśnie przez to, co ja teraz robię, czyli na przykład można ułożyć sobie swoją energię, swoje czakry przez chwilę czasu dla siebie, przez medytowanie, można przez jogę, można przez mówienie, można przez oddychanie, można popisać dziennik. To wszystko sprawia, że my wracamy do siebie, do środka, do swojego centrum,
wiemy, kim jesteśmy, przywołujemy do siebie swoją energię, stajemy się jakby znowu spójni energetycznie, mentalnie, emocjonalnie. I słuchajcie, w tym wszystkim jakby świadomość też polega na tym, że jakby im silniejsi jesteśmy, że to jakby nasza dojrzałość, jakby trzeba zdać sobie z tego sprawę, że nasza, my im bardziej stajemy się dojrzali, dojrzałymi ludźmi, wchodzimy na wyższy poziom rozwoju, to nie znaczy, że będziemy mniej ludzi toksycznych spotykać. Nie, nie, nie. Być może tym bardziej będziemy od czasu do czasu przyciągać toksyczne osoby, bo, a nawet jeszcze bardziej toksyczne, ponieważ to jest tak, że słuchajcie, właśnie jakby to powiedzieć, im silniejszy jesteś sam w sobie, tym silniejszego przyciągniesz przeciwnika, tak równy do równego. To jest trochę na tej zasadzie, na zasadzie biegunów, na zasadzie polaryzacji. Im ty masz wyższą energię, tym więcej będziesz też być może przyciągać tej negatywnej energii. Tak, to jakby będziesz też większym wyzwaniem dla tych toksyków. Więc to nie jest tak, że będzie tak całkiem różowo i jakby nie będziesz toksyków przy... Bo ja tak się nieraz wmawia ludziom, że prawo przyciągania, przyciągasz tylko pozytywne jednostki, jak gdyby jak jesteś dojrzały, bla, bla, bla. Nieprawda. Jeżeli wychodzisz na poziom wyżej, to jednocześnie przyciągasz też te toksyczne jednostki, które chcą właśnie z ciebie, z twojej wysokiej energii, twojej radości, twojej jakby braku stresu, twojej dobrego życia po prostu czerpać. Bo ty jak gdyby masz więcej dodania wtedy, z ciebie można więcej wyssać zwyczajnie. Więc tym bardziej musisz się chronić, tym bardziej być świadomy siebie. To tak działa. Ale te toksyczne jednostki mniej przyciągać, trzeba sobie z tym radzić. Są oczywiście różne techniki, o tym już mówiłam. Zdecydowanie energię trzeba sobie chronić, trzeba ją odbudowywać. I techniki oddechowe, słuchajcie. Zwyczajna wizualizacja, tak wizualizujemy to miejsce w sobie, to się zazwyczaj czuje, gdzie ta energia po prostu czarna, ja to nazywam czarna, bo ja to tak widzę, tak? Bo to jest kwestia wizualizacji, jak zamkniecie oczy, to widzicie pewien kolor tej energii, u mnie ona jest czarna, czuję na przykład, że w okolicach serca ona weszła i ja staram się ją, znaczy staram się, po prostu ją wyrzucam, tak? Na zasadzie oddychania. Wypycham ją po prostu, tak? No i co? I zrobię taki tyle razy, ile trzeba, ile czuję. A potem wdycham energię inną i ponieważ ja to wizualizację, ja to czuję wokół czakry serca, więc ja wciągam powietrze, wciągam energię w kolorze zielonym. Wy to możecie mieć gdzieś indziej, nie możecie mieć w innej czakrze i tak dalej. Natomiast ja to mam w okolicy czakry serca. I tyle. I życie, słuchajcie, nie polega na tym też, żeby się odciąć od wszystkiego, żeby slow life, w ogóle po prostu uciec w dżunglę i tak dalej, żyć samemu, bo człowiek stworzony do życia we wspólnocie, a wspólnota bywa różna, ludzie są na różnym etapie rozwoju, jedni są właśnie jakby bardzo wysoko już i właściwie nie mają sobie toksyczności, a inni są bardzo, bardzo w cieniu i są totalnymi toksykami, a może są nawet psychopatami i spotkasz ich, nie nastawia się na to, że ich nie spotkać, może nawet to będą twoi bliscy, nie wiem, ktokolwiek, dzieci na przykład, tak, różne dusze przychodzą w różnym celu. Tak. I to też nie znaczy, żeby ich unikać i się z nimi nie spotykać, tylko chodzi o to, żeby się na to odpowiednio świadomie nastawić i umieć się przed tym mentalnie, emocjonalnie i energetycznie obronić. I ja tak robię. I ja się spotykam z tą panią, o której mówiłam, bo ona mnie, jakby to powiedzieć, neurotycy bardzo często są inspirujący. Zwyczajnie. I ja jednak czuję tak, że to trochę mnie wysysa, okej. Okay? Ja się wtedy nie czuję zmęczona, tylko się czuję taka nakręcona. I czuję, że ta osobowość jest taka, że taka w biegu, to bla, 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 dużo gada, dużo gadasz, mówi dużo ciekawych rzeczy, ale na przykład ona mnie nigdy nie słucha, albo słucha do pewnego momentu, potem mi przerywa, ja zaczynam odpowiadać, ona już właściwie nie słucha, to też jest toksyczna osobowość, znaczy to jest bardzo toksyczna osobowość, ok? Ale jeżeli my nie mamy często relacji, to ja nawet z takiej relacji mogę wyciągnąć coś dla siebie, jeżeli umiem, tak? Jeżeli umiem się obronić i odpowiednio się ustawić w tej relacji, bo to o to chodzi.
Po prostu nie, nie, no właśnie, im bardziej jesteś dojrzały, tym mniej pozwalasz innym na to, by cię wysysali i wykorzystywali. Nawet jeżeli to są wampiry energetyczne, ty po prostu stawiasz granice. Więc kochani, stawiajcie granice, bo w życiu nie jest różowo i nie będzie różowo. To zawsze jest rozwój, to jest zawsze szkoła, to zawsze jest budowanie wyższej świadomości. Więc polecam wam to. I ja to jakby. Przyjmijcie, czy jakby przemyślcie sobie to, że świat jest taki, że wszyscy są oparci na tej polaryzacji, każdy ma w sobie światło i cień. I ten cień właściwie trzeba z ciebie wyciągnąć, zaakceptować, wtedy się dojrzewa. Ale nie każdy sobie z tym tak świetnie jakby już poradził, może poradzi sobie później, więc jakby czeka was to. Czekają was takie spotkania i każdy ma w sobie jakąś toksyczność. I tym kończę. To nie jest negatywny akcent, to jest akcent bardzo pozytywny. Na tym polega dojrzewanie, żeby zintegrować swój cień. Słuchajcie, wierzcie w siebie, nie gaście swojego wewnętrznego ognia. Joanna.